Valorant okazał się dużym sukcesem. I to tak naprawdę dużym. Ponad 1,5 miliona osób oglądających zamkniętą betę, setki tysięcy graczy. Na spokojnie możemy powiedzieć, że jest to kolejny ogromny tytuł Riot Games, firmy odpowiedzialnej przede wszystkim za LoL'a, no i League of Runeterra, które chyba nie jest generalnie najpopularniejszą grą. Mogę się mylić, jeżeli tak nie jest, poprawcie mnie. Valorant jak każda inna gra boryka się ze swoimi problemami. I jak każda inna gra ma bardzo dużo aspektów, które powinny ulec poprawie. Michael Grzesiek, kojarzycie gościa? Jest to nikt inny jak Shroud, już emerytowana gwiazda CSGO, były zawodnik Cloud9, obecnie przeogromny streamer, nawet ostatnio powrócił na Twitcha przekraczając barierę aż połowy miliona osób na streamie. Na jednej z ostatnich transmisji Shroud poruszył właśnie temat problemów Valoranta. Generalnie Grzesiek sporo gra w samą grę, więc jego odczucia są bazowane na czystym doświadczeniu z tytułem Riotu. Chodzi mi tutaj o to, że nie jest to żadna opinia wyssana z palca. Dzień dobry, z tej strony Ensane i dzisiaj przyjrzymy się temu, co Shroud ma do powiedzenia na temat samej gry, co chciałby zmienić i zobaczymy, czy faktycznie ma rację. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zachęcam do zostawienia subskrypcji, pojawia się tutaj wszelaki content związany z Valorantem, od omówienia aktualizacji, po przecieki, po poradniki, zdecydowanie znajdziecie coś dla siebie. A teraz bez zbędnego gadania, przejdźmy do filmu. Pierwszym poruszonym tematem jest poziom trudności Valoranta. Według Shrouda gra jest za prosta. Z jednej strony jest to bardzo dobry aspekt, ponieważ pozwala nowym graczom bardzo łatwo wejść do takiego tytułu, zaklimatyzować się w nim i mieć dużo dobrej zabawy od razu po odpaleniu gry. Ale z drugiej strony, im cięższa jest gra, tym więcej możemy z siebie wykazać. Im więcej jest pola do popisu, tym większą satysfakcję będziemy mieli z osiągnięcia jakiegoś poziomu umiejętności. Valorant oferuje wiele ułatwień, bo chce być po prostu jak najbardziej przystępny dla nowych osób. Według mnie nie jest to ani trochę zła rzecz, bo jednak im więcej osób gra w daną produkcję, tym więcej miłości dostaje ona od twórców, przez co widzimy jej ciągły rozwój. Dużym wynikiem prostoty jest to, w jaki sposób Riot projektuje agentów do gry. Warunkiem jest to, aby każdy agent w miarę możliwości był przystępny. Żeby nie było takich sytuacji, że musimy rozegrać kimś przykładowo 100 godzin, aby nauczyć się jego mechanik. Riot Games chce po prostu, aby każda postać działała na każdym poziomie. Nieważne, czy jesteś Ironem, czy Radiantem, agent XYZ ma być grywalny i pozwalać ci wygrać. I znowu, ogranicza to osoby, które spędzają bardzo dużo czasu nad grą, bo nie mają po prostu miejsca do popisu. Oprócz strzelania, nie ma żadnej mechaniki, która wymaga dziesiątek godzin na tak zwane wymasterowanie. A gdy ktoś przychodzi z innych strzelanek, szczególnie CSGO, to strzelanie ma już za sobą i zostaje tylko praca nad swoim aimem, bo w tym zawsze możemy być lepsi, nieważne jak dobrzy jesteśmy. Mam nadzieję, że Riot postanowi jednak kiedyś zaryzykować i będą sytuacje, w których będziemy mogli pomyśleć, kurde, ale ten gościu naprawdę dobrze strzela agentem XYZ, musiał zdecydowanie spędzić nad nim setki godzin, szacunek się należy. Drugim problemem według Shrouda jest po prostu mała ilość map. Powiem wam, osobiście tak bardzo się z tym zgadzam. Jakbym miał zmienić jedną rzecz w grze, to byłoby to zdecydowanie właśnie dodanie nowych map. Dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że robienie ich jest niezwykle czasochłonne, ale 4 mapy to jest po prostu za mało. Obecnie mapy wypuszczane są na początku każdego odcinka, czyli tak naprawdę co mniej więcej rok. Ten problem tworzy brak różnorodności w grze. Klepanie przez cały rok 4 tych samych map bardzo szybko może znudzić gracza. Odbija się to także negatywnie na e-sporcie. Gdy grany jest turniej w formacie Best of 5, czyli wygrywa drużyna, która spisze się najlepiej spośród 5 rund, dochodzi do sytuacji, w której zespoły muszą zagrać jeszcze raz na mapie, na której już grały. Nie jest to ani przyjemne dla oglądających, ani dla komentatorów, a przede wszystkim dla zawodników. Valorant powinien mieć co najmniej 6 map. Mówię tutaj co najmniej, bo fajnie jakby ta liczba jednak osiągnęła pułap na przykład 7 albo 8, no ale nic. Jeżeli Riot Games nie zmieni swoich planów, to będziemy musieli poczekać jeszcze bardzo, bardzo długo na nowe miejsca do gry. Trzecim problemem wymienionym przez Shrouda jest obecny stan operatora. Broń jest podobno za silna. W obecnej sytuacji bardzo łatwo operatorem zdominować rozgrywkę. Po pierwsze, sama broń nie posiada dźwięku przybliżania, przez co możemy pozwolić sobie na agresywne trzymanie pozycji i przeciwnik musi zgadywać, w którym miejscu możemy być. Jeżeli zgadnie źle, umiera. Brak dźwięku przybliżania pozwala także na agresywne wychylanie przez wszelkiego rodzaju smoki, co jeszcze bardziej ułatwia agresywną rozgrywkę. W innych grach problemem snajperek jest to, że przy nietrafionym strzale najczęściej jesteśmy martwi. Nie ma żadnego sposobu na ucieczkę. Pudłujesz, umierasz. W Valorancie mamy agenta, który niweluje wszystkie negatywne skutki używania snajperek w grach. Jet pozwala grać agresywnie, pikować bez strachu, że umrzemy, nie trafisz strzału, szybki odskok, jesteś bezpieczny.
uniemożliwia przeciwnikom także tradowanie zabójstw. Jesteśmy wcelowani, zabijamy i od razu po tym uciekamy naszym dashem, przez co przeciwnik nie ma jak nas zabić. Skok pozwala nam na wchodzenie na przeróżne miejsca, przez to drużyna przeciwna ma jeszcze więcej rzeczy do sprawdzania na bombsite'ach. Ciężko także jest przewidzieć, w którym miejscu będzie snajper w danym momencie, jak tych miejsc jest tak dużo. Jeżeli mamy bardzo mobilnego agenta, powinniśmy dostać także możliwość na skontrowanie go. To wszystko nie byłoby takim dużym problemem, jeżeli mielibyśmy więcej rzeczy pozwalających na odcinanie pozycji, oślepianie snajperów i generalnie uprzekrzanie im życia. Według mnie i samego Shrouda w operatorze aż tak dużego problemu nie ma. Problem jest w budowie map i fakcie, że inni agenci mają bardzo mało sposobów na skontrowanie tej broni. Problem może być także z ceną. Ciekaw jestem, jak wyglądałaby rozgrywka, jakby sam operator kosztował chociaż 5000 albo więcej. Nie mówię, że tak powinno być, bo jednak ciężko przewidzieć, jak taka zmiana dokładnie odbiła się by na grze i opiniach graczy. Ale zrobienie ze snajperki broni dużego ryzyka na pewno zmniejszyłoby ilość osób grających nią. Jeżeli już uzbieramy na snajperkę, a w następnej rundzie umrzemy, to powinniśmy być ukarani. Potężna broń, zarówno potężne ryzyko utraty dużej ilości pieniędzy. Powiem jeszcze raz. Nie mówię, że tak powinno być, ani że to dobry pomysł, ale po prostu ciekawi mnie, jak taka zmiana wpłynęłaby na samą rozgrywkę. W końcu podrzucił ją Grzesiek, a on wie raczej, jak te klocki działają. Osobiście mam wrażenie, że z biegiem czasu operator będzie tylko słabł. Do gry będzie trafiało coraz więcej agentów, przez co prawdopodobnie będziemy mieli więcej możliwości na skontrowanie go. Ostatnim problemem wymienionym przez Shrouda jest system rankingowy, a szczególnie wysokie rangi. Obecnie jeżeli wbijecie Radianta, to nie ma najmniejszego sensu grać dalej. Nie zdobywać już żadnych punktów, nie ma za to żadnej nagrody. Jedyna rzecz, jaka może się stać podczas grania, to utrata rangi. Bardzo brakuje systemu, który by motywował graczy. Wprowadzenie tabelek pokazujących każdą osobę w Radiancie i ich liczbę punktów jest jednym z takich wyjść. Osoby mogłyby się wtedy prześcigać w tabeli, miałyby po prostu o co walczyć. Wyobrażacie sobie możliwość zostania top 1 graczem danego serwera? Brzmi naprawdę ciekawie. W bardzo dobry sposób robi to chociażby druga produkcja Riotu, czyli League of Legends. W Challengerze są tylko najlepsi gracze, co jakiś czas osoby z najmniejszą ilością punktów są z tej rangi wyrzucani, a na ich miejsce wchodzą inni. Obecnie jak jakiś streamer wbije Radianta, to po prostu zakłada Smurf konto i gra tam. Po co ma czekać na głównym koncie 30 minut na mecz, po którym jedyne co może się stać to utrata rangi, a same wygrane tak naprawdę nic nie dają. Na szczęście Riot zapowiedział już zmiany tego systemu, a przed samą betą było także mówione, że najwyższa ranga będzie odpowiednikiem Faceita, znanego głównie z CSGO. I na tym kończy się lista problemów wymienionych przez Shrouda. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zmienić w grze, czy uważacie właśnie, że te wymienione rzeczy powinny zostać zmienione i generalnie, co myślicie o produkcji Valoranta, co wam w nim pasuje, a co nie pasuje. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, jeżeli film się spodobał, możecie zostawić lajka oraz subskrypcję, dołączyć do Discorda dla widzów. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!